Sąd rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim rozpoznał we wtorek wnioski prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec 5 sprawców podwójnego morderstwa, jakiego dopuścili się w minioną niedzielę w Pleszewie. Do biura jednej z tamtejszych firm wtargnęło 5 napastników i zaczęło bić 3 wspólników, którzy ją prowadzili. W niedzielę w południe oficer dyżurny policji otrzymał zgłoszenie, że w jednym z biur w centrum miasta miało dojść do napaści na 3 przedsiębiorców, którzy spotkali się w tym miejscu. Tam został wysłany nasz patrol i okazało się, że 2 mężczyźni nie żyją, a 3 wymaga hospitalizacji, wymaga interwencji medycznej. Mężczyźni, którzy zginęli od ciosów na miejscu, mieli 35 i 51 lat. Ranny natomiast został 41-letni mężczyzna. Policjanci natychmiast podjęli działania. Ustaliliśmy, że sprawców było 5 i uciekli z tego miejsca samochodem jednej z ofiar. Dlatego rozpoczęła się bardzo szybko obława za tymi sprawcami. Kiedy przez wiele godzin na miejscu pracowała ekipa śledcza, w tym policjanci z Poznania, z Wydziału Kryminalnego oraz z Laboratorium Kryminalistycznego, bardzo szybko ustaliliśmy tożsamość osób, które mogły brać udział w tym zabójstwie. Dlatego w nocy z niedzieli na poniedziałek rozpoczęły się zatrzymania tych osób i do policyjnego aresztu trafiło 5 mężczyzn. Są to młodzi mężczyźni w wieku od 16 przez 18 lat, najstarszy ma 21. Następnego dnia funkcjonariusze dokonali bardzo ważnego ustalenia. Okazało się, że mężczyzna, który trafił do szpitala, który wstępnie był uznawany za pokrzywdzonego, jest jednym z głównych podejrzanych. Dlatego on także został zatrzymany i oddany do dyspozycji prokuratorów. W gronie zatrzymanych był także 18-letni syn 41-latka. W poniedziałek w prokuraturze odbyły się ich przesłuchania, po czym wszyscy usłyszeli zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem oraz działania w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Wynikającej tutaj z chęci zemsty i przejęcia od pokrzywdzonych udziałów w spółce. Wstępne ustalenia śledczych pozwoliły określić, w jaki sposób zginęli pokrzywdzeni. Mężczyźni ci dokonali zabójstwa pokrzywdzonych, zadając im wielokrotne uderzenia w głowę, jak również uderzając po całym ciele niebezpiecznymi narzędziami w postaci kijów baseballowych, metalowych pałek, a także noża, a nadto zadając liczne obrażenia wkrętakiem w okolicy klatki piersiowej, co skutkowało powstaniem obrażeń doprowadzających w efekcie do zgonu. Sąd w Ostrowie Wielkopolskim zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy wobec 5 sprawców. Po zapoznaniu się z całością materiału dowodowego, argumentacją zawartą we wniosku, sąd podzielił ją w całości. Cała 5 mężczyzn została tymczasowo aresztowana na okres 3 miesięcy. 6 napastnikiem był 16-latek, o najbliższym losie którego zdecyduje sąd rejonowy w Pleszewie. Kurator wystąpił do sądu rejonowego w Pleszewie, Wydziału Nieletnich, z wnioskiem o zastosowanie również środków izolacyjnych przewidzianych ustawą o nieletnich, jednocześnie wnioskując z uwagi na charakter czynu o wyrażenie zgody na odpowiedzialność tego 16-latka jak osoby dorosłej. Zgodnie z obowiązującą procedurą osoby, które ukończyły 15 lat, a zarzucono im dopuszczenie się czynów określonych kategorii, w tym właśnie zbrodni zabójstwa, mogą odpowiadać jak dorośli. Po uzyskaniu stanowiska sądu podjęta zostanie tutaj decyzja w zakresie możliwości udziału 16-latka z pozostałymi osobami. Dzisiaj jednak nie wiadomo, jaką i kiedy sąd podejmie decyzję w sprawie nastoletniego zabójcy. Gdyby był sądzony z pozostałymi 5, to całej 6 sprawców grozi od 12 lat do nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Obecnie prokuratura oczekuje na opinię biegłych w kwestii udziału każdego z oskarżonych w zbrodni.